i mleko. Będziesz bandytą? Dajcie, moi mili, w kolejnym odcinku programu Nie mam pojęcia, co robię. Programu, w którym nie mam pojęcia, co robię. Dziś kolejna książka. Spodobały mi się te książki. Tak bardzo mi się spodobało przerabianie tych książek, że czuję nosem, że za chwilkę mi się to znudzi do tego stopnia, że już nigdy nie będę chciał o tym myśleć. Ale na ten moment mi się spodobało. Wiem, że ostatnio obiecałem, że będzie pierogi z kimchi, ale zostawiam je na jeszcze następny odcinek, ponieważ muszę kupić ten taki koszyk do gotowania pierogów na parze, bo go nie mam, a chciałbym zrobić w nim. Plus muszę zrobić kimchi, a to chyba kilka dni trzeba odstawić, a ja chciałem w tym tygodniu koniecznie puścić odcinek, dlatego zaraz wam powiem o tym. Więc dziś będziemy przerabiać, jak już zresztą widzieliście po tytule, książkę kucharską Bogusława Lindy, która ma tytuł Spaghetti dla samotnego mężczyzny. W tle leci ekspozę Donalda Tuska, bo akurat taki termin sobie włączyłem, wybrałem na nagrywanie. Nic ciekawego jeszcze nie powiedział, ale w sumie czego bym się miał spodziewać. W każdym razie, jeśli chodzi o ten tytuł, Spaghetti dla samotnego mężczyzny, to jeśli wśród was są widzowie programu Masochista, tacy, którzy oglądali odcinek o filmie Zamiana, bądź po prostu widzieli film Zamiana, to mogą kojarzyć ten tytuł. Tam była sytuacja, w której ochroniarz prezydenta czy prezydentowej, no pada tytuł tej książki w każdym razie. Jak ja przerabiałem ten film, to jeszcze nie wiedziałem o tym, że to jest naprawdę. Puszczę ten fragment. Mam nawet taką książkę kucharską, Spaghetti dla samotnego mężczyzny. Chciałabym kiedyś spróbować. Ale wtedy to już nie będzie dla samotnego mężczyzny. Po iluś tam latach dopiero zrozumiałem żart. To był dziwny żart, bo to była pewnie dość niszowa wiedza, że taka książka wyszła. I no ale ten film w ogóle był strasznie dziwny, że ktoś postanowił go... A, dajcie spokój. Dobrze, Spaghetti dla samotnego mężczyzny. Dlaczego Bogusław Lindy napisał książkę kucharską? Mam wrażenie, to Donald, trochę ciszej jednak, ważniejsze rzeczy tutaj mam. W tych czasach, w których ona została wydana, a było to w roku 2004, czyli ta książka ma już prawie 20 lat. W tych czasach mam wrażenie, że po prostu bardzo dużo osób znanych wydawało książki kucharskie, ponieważ nie wiem, no z jakiegoś powodu, o ptaszek przyleciał. Siemano. Nie wiem, czy to był dobry biznes, czy to była dobra jakaś taka sytuacja marketingowa, ale gotowanie, co zresztą po mnie widać, jest taką czynnością, którą może robić każdy i każdy może nawet udawać, że się na tym zna, niekoniecznie się na tym znając i czerpać z tego jakieś profity. Możliwe, że tak było właśnie z Bogusławem Lindą. Nie wiem, czy on się faktycznie zna na gotowanie, czy nie. Wiem, że ta książka jest wydana naprawdę w sposób bardzo profesjonalny. Tego nie można jej odmówić. Jest po pierwsze duża. Ja mam spory łeb. A ta książka jest większa niż mój łeb. Nie wiem jaki to jest format, bo nie znam się, ale to jest... No to nie jest zwykłe. Pokażę wam na przykładzie chociażby... To jest książka chłopaków z Podcastexu, którą dostałem. Ona ma format normalnej książki. A to jest książka Bogusława Lindy o gotowaniu. Tak więc widzicie, jest spora. Książka powstała przy udziale sieci Plus GSM. Czyli ta książka była pewnie swego rodzaju jakąś akcją marketingową. Nie wiem, czy ona była sprzedawana normalnie w sklepach, czy też była, nie wiem, jakimś może dodatkiem do pakietu Plusa, jak się kupowało. Ta książka jest, no będę wam ją oczywiście fragmentami jeszcze przedstawiał, ale pierwsze, co się właśnie rzuca w oczy, że no... Są ładne zdjęcia, są rozdziały, są zróżnicowane przepisy, są jakieś takie ciekawostki o Bogusławie Lindzie i no na pewno to, co można powiedzieć, to to, że nie zrobił tego nikt na odpierdol. To jest naprawdę porządnie zrobiona książka. Na pierwszy rzut oka przepisy w niej zawarte wyglądają dobrze, moim zdaniem. Mam parę książek kucharskich, miałem w ręce i no te przepisy wyglądają na dobrze skonstruowane. Ale żeby was zachęcić, przeczytam pierwsze zdania. Bo nawet pierwsze zdanie w tej książce, które, no gdy tylko je przeczytałem, złapało mnie za serce.
To jest rozdział pierwszy, początki. Początki... A, no to co się można przepisać w tej książce, to to, że widzicie, ktoś debilnie zrobił tytuły rozdziałów. Bo pierwsze litery są takie białe, że w ogóle ich nie widać jakby. Tu są oczątki, bilet sarny, ura duszona. To mnie trochę dziwi, bo jednak widać, że mocno się ktoś do tej książki przyłożył. A mimo wszystko no taki jakiś głupi błąd, jeśli chodzi o projekt tego. No ale nieważne, to są pierdoły. Słuchajcie pierwszego zdania. Początki Bogusława Lindy. Pierwszego zwierza upolowałem, gdy miałem 2, może 3 lata. Jak myślicie, chodzi może pewnie o muchę czy coś taki, to będzie żart. Otóż nie. Byłem u babci pod chojnicami i tak długo celowałem kijkiem do indyka, aż go ubiłem. Za co zostałem pokarany czerniną na occie z kuseczkami. Trochę mnie teraz prasza, nie wiem, czy nie powinienem tego wyłączyć. Ale mam tu takie, jak to się nazywa, FOMO, że boję się, że coś ciekawego mnie ominie na żywo, że na przykład ktoś komuś daje w mordę, czy coś w tym stylu. W każdym razie, wierząc tej książce, Bogusław Linda w wieku 2, może 3 lat zajebał indyka kijem. Wiecie co, ja wiem, jak wygląda 2 czy 3-letnie dziecko. I wiem, jak wygląda indyk. I bardzo ciężko mi sobie wyobrazić, że w takiej walce dziecko wychodzi zwycięsko, nie? 2-3-letnie dziecko jest naprawdę małe, nie ma za dużo siły, a indyk to jest dość potężny drób, nie? To nie jest kura. Zresztą i z kurą takie dziecko pewnie miałoby problem, no ale okej. I co, ja mam wierzyć, że 2-3-letnie dziecko kijem zatłukło indyka? Po co? W sensie, z jednej strony ta historia mi się wydaje totalnie zmyślona, bo jest bez sensu. Indyk by się obronił. Z drugiej, po co ktoś by miał wymyślać taką historię? Żeby co? Żeby pokazać, że byłem macho, już jak miałem 2 lata? Takie dziecko, zatłukło indyka kijem. mega dziwnie się ta książka zaczyna, naprawdę, strasznie dziwne to są te pierwsze zdania. I pomimo tego, że chcę być przychylnym okiem patrzeć na tę książkę, bo tak jak mówiłem, jest ładnie wydana, to strasznie mnie to dziwnie nastroiło. Nie ma nic fajnego w tej opowieści. Nie ma przede wszystkim też nic realnego w tej opowieści. No ile? Jeśli to był samiec indyka, to waży takowy od 5 do 11 kg. Samica od 2,5 do 5,4. Czyli no to musiała być samica, może jakiś mały, może jakieś dziecko indyka. No to super, naprawdę, świetnie zrobił. A, dajcie spokój, dobra, zostawmy to. Chciałem po prostu się z wami podzielić z tymi pierwszymi zadaniami. Mama Bogusława Lindy jest do niego bardzo podobna. Tak swoją drogą. To teraz może wam jeszcze powiem, jakie kury, jakie przepisy zrobię. Otóż, zaczniemy od... wybrałem 3 przepisy, tak jak ostatnio. I tak, pierwszy, który wybrałem jest... najdziwniejszy. Ja wiem, dobrze ktoś napisał komentarz pod ostatnim filmem, że jestem niekonsekwentny, cały ja. Jestem mało konsekwentnym człowiekiem. Tak, jednak nie będę szedł z tym tropem, że będę wybierał wszystko, co musi mi smakować. Kurczak w cieście. Ja lubię kurczaka w cieście, na przykład jak idę do Chińczyka i są to takie kulki kurczaka w cieście smażone, to jest dobre, ale to nie jest taki kurczak w cieście. To jest dość dziwny pomysł na kurczaka w cieście, to znaczy cały kurczak pieczony w cieście. W życiu czegoś takiego nie jadłem, w życiu nie słyszałem, żeby ktoś coś takiego robił, więc no jeśli znalazłem w tej książce coś, co mnie zaskakuje i w pewien sposób ciekawi, to oczywiście postaram się to zrobić. Od niego zaczniemy, bo kurczak oczywiście będzie musiał być w piekarniku. Druga rzecz, którą będę chciał zrobić, to pielemieni dalekowschodnie. Nigdy nie robiłem pielemieni, to są takie jakby trochę uszka, małe pierogi. No w każdym razie postanowiłem też jeden przepis wziąć taki prosty. To jest podobno z przepisu babci chyba tutaj autora, więc na taką prostotę też postanowiłem postawić. Plus, no tak jak mówię, nie robiłem nigdy tego pielemieni, więc jest dobra okazja, żeby zrobić to po raz pierwszy. No i ostatnia rzecz, potrawa tytułowa.
Czyli proste spaghetti dla samotnego mężczyzny. Uznałem, że skoro to jest potrawa tytułowa, no to jest to jakieś takie sztandarowe tutaj danie i trzeba spróbować je zrobić. Tak więc zapraszam do zabawy, bo będzie fajnie. O, na okładce z tyłu, nie czytam tego. W kuchni, tak jak w każdej twórczości, trzeba sobie pozwolić na fantazję i przyznać przed sobą, że wszystko już było. Tak jak w literaturze lub filmie. Ja nie wymyślam zupełnie nowych... Nieprawda. Nie jest tak, że wszystko już było w literaturze i filmie. I na pewno nie wszystko już było w kuchni. No ale dobra. Ja nie wymyślam zupełnie nowych przepisów, tylko nadaję swój sznyt już istniejącym. Zresztą, jakie to ma znaczenie? Wszystko, co jest napisane przed zresztą, jakie to ma znaczenie, nie powinno być w ogóle napisane. Bo to szkoda, jak dochodzisz do wniosku zresztą, jakie to ma znaczenie, to mogłeś po prostu nie pisać tego, co pisałeś wcześniej. Ważny jest uśmiech nakarmionych przyjaciół i domowników. Tylko to jest ważne. No nie, nie tylko to jest. Dobra, nie będę się kłócił przez cały odcinek z Bogusławem Lindą. Przechodzimy do notowania. Zaraz po fragmencie sponsorowanym. Dziś w fragmencie sponsorowanym będę, w sensie ja sponsoruję fragment sponsorowany. Nie będę dzisiaj reklamował żadnej firmy czy też usługi, dlatego nawet nie robię tej stawki reklama. Muszę tylko powiedzieć, takie obowiązuje ma prawo teraz, że to jest autopromocja. Autopromocja polega na tym, że chciałbym wam polecić taki oto fartuch. Dlaczego chciałbym, żebyście kupili taki oto fartuch? Chciałbym zarobić pieniądze. Taka jest moja główna motywacja. To tyle, kupujcie fartuch. Nie, okej. Słuchajcie, bo tak jak sobie pomyślałem w tym roku, że... Wiecie, na święta jest dużo jakichś takich ofert, żeby coś zareklamować, a ja sobie pomyślałem, że chyba może wolałbym w tym roku sprzedać wam coś swojego. I zobaczyć, czy wam się to spodoba. Ja już kiedyś sprzedawałem fartuchy, ale takie bardzo zwykłe. Ten jest taki trochę lepszy, bo on tu, to co widzicie tutaj, to jest skóra. To znaczy, to nie jest prawdziwa skóra, nie? Żebyście mnie zaraz nie dojechali. To jest taka skóra syntetyczna. Ona jest bardzo ładna i miła w dotyku. Jest tutaj nadruk nawiązujący do programu, mimo pojęcia co robię. Niektórzy się mnie pytali, dlaczego jest po angielsku ten cytat, że lepiej jakby był po polsku. Jest dlatego po angielsku, bo uznałem, że tak będzie fajnie. Jak komuś się to nie podoba, oczywiście szanuję. To nie jest obowiązek kupowania tego fartucha. Ja chciałem, żeby było po angielsku, bo tak mi się uznało, że tak będzie. Fartuch jest zielony. To jest taki kolor, taka butelkowa zieleń. Tak się to chyba nazywa. Mi się ten kolor podoba bardzo. Ja wiem, jak brzmi to hasło i że wiele osób to mówi i już możecie uznać, że to jest do pożygu, ale fartuch jest szyty w Polsce. Są szyte w Polsce, więc nie liczę na to, że aż tyle zostanie ich sprzedanych, ale jest tam jakiś limit tego, ile są w stanie zrobić, bo w ogóle do 17, jeśli byście się zdecydowali zamówić, to firma produkująca te fartuchy, w sensie szwalnia, obiecuje czy gwarantuje, że jeśli do 17 zamówicie, to oni to wyślą tak, żeby doszło do was na święta. Taka jest deklaracja z ich strony. Po 17 już takiej gwarancji nie ma, chyba że tak dużo będzie zamówień, że uznają, że nie, no że więcej już nie, to wtedy wyłączymy produkt po prostu, żeby takich sytuacji uniknąć, ale no raczej nie liczę na to, że będzie aż tyle zamówień. Jeśli się okaże, że kupujecie tego typu badziew, to możliwe, że pójdę w to i po prostu będę wam próbował w przyszłości sprzedawać jakieś kuchenne akcesoria, bo to w sumie milsze sprzedawać coś swojego. Człowiek czuje taką bardziej sprawczość. No ale oczywiście zależy od tego, jak to pójdzie. Dobra, koniec autopromocji. Przechodzimy do kurczaka w cieście. Dobrze, do przygotowania kurczaka w cieście będziemy potrzebować włoszczyznę, kurczaka i tutaj plus od razu do książki, bo jest konkretnie napisane. Kilogram i 300 gramów kurczaka. To jest bardzo cenna informacja moim zdaniem. W porównaniu do ostatniej książki, którą przerabiałem, to bardzo duży plus dla pana Bogusława, czy tam kogoś, kto za niego to zrobił. Będę mówił, że pana Bogusława, no bo to jest książka pana Bogusława, no. Jest napisane Bogusław Linda. To jest jego książka. On jest za nią odpowiedzialny. 1,3 kg to jest mały kurczak. Ja wziąłem najmniejszego, jaki był. Ten ma 1,4, więc uznałem, że jest to na tyle mała różnica, że 100 gramów masła, 4 gałązki tymianku, trochę mi sflaczał od wczoraj, ale
Musimy uwierzyć na słowo, że jest okej, bo mocno jeszcze pachnie. 8 ząbków czosnku, 250 gramów mąki pszennej, 20 gramów drożdży, łyżka oleju, cukier, sól, pieprz. 20 gramów drożdży rozpuszczamy w 200 ml ciepłej wody. Woda, przede wszystkim tutaj na początku zaznaczę, powinna być bardzo ciepła. Szczyptę soli, pół łyżeczki cukru i mąkę. Aha, dobra, to ja większą miskę potrzebuję. Nie ma nic o przesiewaniu. Ale błoto. Mieszamy. Szczerze mówiąc, jest to dość nietypowy dla mnie sposób robienia ciasta drożdżowego, bo jak robiłem, to zawsze najpierw drożdże dawałem do wyrośnięcia, a tutaj pan Bogusław każe już zmieszać wszystko z mąką i wyrastać będzie już z mąką, a dopiero później będzie ciasto ugniatane. Nietypowy sposób, ale należy chyba zaufać procesowi, nie? Nie jest napisane, na ile odstawiamy to ciasto, ale mamy tutaj teraz się zająć kurczakiem, co ma potrwać mniej więcej pół godziny, więc no podejrzewam, że po prostu na ten czas mam to odstawić. Dziwne. Nigdy nie robiłem tak ciasta. Nie wiem, napiszcie mi, jak ktoś się zna, czy to jest normalne, to co teraz robimy. Obrać i wypłukać włoszczyznę. Tu dalej gada, bo tak z prawie godzinę już gada, ale ostatnio gadał 3, więc może... Dobra, to płuczemy. Kurczaka płuczemy, osuszamy, nacieramy solą oraz pieprzem. W sensie dosłownie mam nacierać. I teraz mamy go rumienić ze wszystkich stron na połowie masła. Jeb! Już nie szuram, widzicie, podnoszę, żeby nie było. Dobra. Chyba jest obsmażony i teraz tak, przekładamy go do garnka. Dodajemy włoszczyznę. Wlewamy ponoć tylko litrem wody i tak ma być gotowany przez pół godziny. To może w tym czasie zobaczymy, co tam ciekawego jeszcze pisze Bogusław Linda. A propos polityki, chcecie wiedzieć, jakie są moje poglądy polityczne? Co sądzę o tym wszystkim? Już wam mówię. Otóż... tak jak mówiłem, książka jest podzielona na różne rozdziały. Pierwszy rozdział to są początki Bogusława Lindy. Oprócz tego, że zatłukł kijem indyka, czytamy również: zbrojeni w proce urządzaliśmy zasadzki na końskie zaprzęgi. Strzelaliśmy do konia, ale właściwym celem był woźnica. Interesowała nas jego reakcja, kiedy zwierzę zaczynało wierzgać albo ruszało do galopu. W końcu zostaliśmy przyłapani. I tak skończyła się partyzantka. Tak więc do indyka dodajemy kolejne zwierzę, którego męczeniu lubował się za dziecka Bogusław Linda, ale to nie koniec, czytamy dalej. Wtedy wzięliśmy na cel żaby. Mierzyliśmy do nich samopałów, które sami robiliśmy. Najpierw szukaliśmy odpowiedniego drewna na kolbę, potem docinaliśmy lufę z poniemieckich KBKS-ów, panewkę robiliśmy z mosiężnej blachy, a w środek spypaliśmy obskubaną z zapałek siarkę i zabijaliśmy pakułami. Upychanie siarki to był najbardziej niebezpieczny etap, ponieważ czasem się zapalała i mogła wybuchnąć. Po jednym z takich wypadków miałem szytą rękę. Dobrze ci tak, a ślad po tym mam do tej pory. Bardzo dobrze. Za każdym może razem, jak będziesz chciał bez powodu maltretować jakieś zwierzę, to sobie popatrzysz na tą ranę. Przypomnisz, że po prostu nie warto tego robić. No, w każdym razie zapiszę dalej. Z samopałami szliśmy na torfowisko, celowaliśmy do żab, odpalaliśmy i żaby padały. Ja nie wiem, zaraz tu pewnie niektórzy z was będą mnie chcieli wyprowadzić z błędu i stwierdzą, że zabijanie zwierząt bez powodu w dzieciństwie to jest normalna zabawa i nie ma się co oburzać, ale no mi się nie zdarzało, szczerze mówiąc. Zdarzało wam się za dzieciaka maltretować zwierzęta bez powodu? Nawet gdyby mi się zdarzyło za dziecka zrobić taką głupotę, to na pewno bym tego nie opisywał w książce jako coś, nie wiem, to tu jest, mam wrażenie, nie ma żadnego komentarza, że no byliśmy głupi, nie powinniśmy tak robić. Nie, to jest po prostu napisane, no zajebałem indyka, parę żab zastrzeliłem, jeszcze strzelałem kamieniami do koni, takim byłem fajnym dzieckiem. Nie widzę plusów tego
wszystkiego. Kiedy kończyliśmy podstawówkę, założono elektryczność i wieś się ucywilizowała. Utraciła dawną poezję. Słyszycie? Dla Bogusława Lindy wieś w momencie, kiedy dostała elektryczność, jeden z wspanialszych osiągów ludzkości. Coś, co na pewno wprowadziło ich życie, ludzi mieszkających tam, na wyższy poziom. Dla Bogusława Lindy, który przyjeżdżał tam na wieś, ona po prostu utraciła dawną poezję. Poezją tą była brudna dupa. Wtedy przestaliśmy jeździć do kobylarni, ale do dziś pamiętam zapach chleba. Jeliśmy papierosy, które podkradałem ojcu. Papierosa traktowaliśmy jak fajkę pokoju przed ulicznymi walkami. Zbierało się 20 chłopaków z jednej dzielnicy, 20 z drugiej. Szliśmy uzbrojeni w kije i łańcuchy do parku albo w ruiny i toczyliśmy bój. A potem przez 2 tygodnie lizaliśmy rany, bo to były całkiem poważne potyczki. Co to były kurwa za czasy? I to nawet bez żadnego, żadnych sobie nie tych, nie wymyślali. Nigdy nie słyszałem takich historii. W sensie nawet nie szukali jakiejś wymówki, że niby, nie wiem, jedni kibicują jednemu klubowi, a drugi drugiemu. Po prostu szli uzbrojeni w kije i łańcuchy do parku i się bili. Po 20 na 20. No, tak więc to były początki Bogusława Lindy. A nie, jeszcze tutaj mamy coś ciekawego. Jest coś o dziadku. Dziadek dbał o to, byśmy nie wyrośli na tchórzy. Kiedyś zobaczył przez okno, że Zbyszek, który był starszy ode mnie tylko o 2,5 roku, za to 2 razy większy, poddaje się w bójce z chłopakami. Wymierzył wtedy Zbyszkowi karę w postaci lewatywy. Ludzie, co to były za czasy, no? Naprawdę świat wtedy tak wyglądał? Ja nie słyszałem tego z żadnych opowieści. Dziadek wnuczkowi za karę za to, że się za słabo bił, zrobił lewatywę? Za karę lewatywę? Dziadek wnukowi za karę zrobił lewatywę? Dziadek wnukowi za karę. Za to, że się za słabo bił podczas bójki, że się poddał, zrobił za karę. Co to jest za książka? Co to jest za książka? Wymierzył wtedy Zbyszkowi karę w postaci lewatywy, a mnie za to, że pobiegłem bronić Zbyszka, dał w nagrodę pajdę chleba posypaną cukrem. Na tamte czasy prawdziwy przysmak. Czyli Bogusław sobie jadł pajdę chleba z cukrem, a jego, nie wiem, czy to brat, czy kuzyn Zbyszek w tym momencie miał... no, boję się dalej to czytać, ale dobrze. W zimowe wieczory dziadek kładł na plicie deski. Siadaliśmy na nich pod okapem i słuchaliśmy opowieści o duchach. W piwnicy przeżyliśmy z kuzynem inicjację alkoholową. Za zaoszczędzone pieniądze kupiliśmy likier ananasowy o smaku czekoladowym i jeszcze 2 inne, w sumie 3 świerdki. Wypróbowaliśmy je po kolei i pijani wyszliśmy na główną ulicę Bydgoszczy, wywołując skandal. Po tym incydencie dziadek zabrał nam klucze do piwnicy i zabronił tam przebywać. I zrobił po 8 lewat... Nie, tego już akurat nie. Bogusław Linda pewnie by się nie przyznał do tego, że to jemu była robiona lewatywa. Więc wolał tutaj Zbyszka w to zmieszać. No tak, że to był pierwszy rozdział, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobał. Że taki sympatyczny i... no, tych rozdziałów jest kilka. A Tusk dalej gada. 2 godziny już prawie. Niezły. Drugi rozdział... To żagle. Zaraz tu przejrzę, czy tu jest coś ciekawego. O, dowiadujemy się, że ojciec Bogusława Lindy był dyrektorem banku w Bydgoszczy. Czyli Bogusław Linda po prostu był bananem. Nie wiedziałem o tym. Bank miał bardzo dobrze wyposażony w sprzęt żeglarski ośrodki wypoczynkowe, więc Bogusław Linda, 14-letni, sobie tam jeździł na łódki. Pewnego razu koło spadło mu na stopę i zmiażdżyło ją. Bywałem zwykle z którymś z kolegów, kiedyś z krótkim zaprosiliśmy na łódkę miejscowe dziewczyny, żeby się pochwalić umiejętnościami. Wieczorem zabraliśmy je do kina pod gołym niebem. Grali hrabiego Monte Cristo. Po filmie miejscowi chłopcy wzięli nas w kółeczko, dziewczyny zwiały, a nam spuścili tęgielanie. Co, myślicie, że tutaj jest pierwsza historia, w której Bogusław Linda pochwalił się, znaczy przyznał się do tego, że przegrał? Otóż nie. Nazajutrz zwinęliśmy namiot, spakowaliśmy rzeczy. Sprawdziliśmy rozkład jazdy autobusu, a potem chodziliśmy po Charzykowych w poszukiwaniach winowajców. Każdemu oddaliśmy z nawiązką. W pojedynkę nie byli tacy groźni. Pomszczeni wsiedliśmy do autobusu i wróciliśmy do Torunia. Później jest o zabijaniu kaczek, ale tym razem przynajmniej były one zabijane w celu zjedzenia ich. Tak więc to jeszcze można jakoś zrozumieć. Kiedy po paru latach nauczyłem się trzymać w jednej ręce rogatnicę steru, w drugiej szoty foka, a palcami u prawej nogi szoty grota,
Zacząłem samotne żeglowanie. Lubiłem to. Brałem dużą łódkę kabinową, pływałem po pustych jeziorach mazurskich przez 2-3 tygodnie września, przed rozpoczęciem roku akademickiego. Żeglowałem dosyć ostro, na obu żaglach. Nie znam się w ogóle na żeglowaniu, nie wiem, o czym tutaj w ogóle autor mówi, szczerze mówiąc. Jak ktoś wie, to muszę napisać, czy to, co czytam, to jest możliwe, czy to raczej znowu jakieś brednie. A propos dwumiesięcznego rejsu, pisze tak, co 10 dni przyjeżdżała nowa grupa, oni tam szkolili kogoś. Pod koniec pobytu byłem tak czarny, że murzyni myśleli, że jestem stałym mieszkańcem archipelagu. Bardzo się zresztą do tubylców zbliżyłem. Na targu w Nassau siedziałem razem z miejscowymi kurwami. Grałem z nimi w domino, a one opowiadały mi o swoich klientach. To jest strasznie dużo zdjęć w ogóle. Jak myślicie, jakie przygody mogły spotkać takiego twardziela jak Bogusław Linda podczas nurkowania? Oczywiście spotkał rekina. Czasem jednak kusza się przydaje, tak jak wtedy, kiedy spotkałem rekina. Nurkowałem na rafie, na której kręcono odcinek Jamesa Bonda, Thunderbolt, niedaleko wyspy ze starym, opuszczonym hotelem wbudowanym na przez królowej Elżbiety. Wyspa była dziko zarośnięta, hotel na niej brudny i zaniedbany, a wokół latało mnóstwo komarów. Przyjeżdżali tam głównie japońscy turyści, ale nie decydowali się na nocleg. Za to dobra, do rekina. Skoczyłem do wody, zszedłem na samo dno, usiadłem na piasku obok rafy, oglądałem podwodny świat. Naraz poczułem, że ktoś się na mnie gapi. Odwróciłem się. Zobaczyłem rekina. Mógł mieć ze 3 metry. Krążył wokół mnie, po coraz mniejszym obwodzie. Zdrętwiałem. Spojrzałem na zegar, żeby sprawdzić, ile zostało mi jeszcze powietrza. Myślałem, że czasu w życiu. Wskaźnik był przed czerwonym polem. Pomyślałem więc, że mogę jeszcze spokojnie posiedzieć, żeby nie drażnić napastnika. Teoretycznie wiedziałem, że rekina atakują tylko w momencie wynurzania, bo wtedy człowiek wygląda jak śnięta ryba, która jest ich łatwym łupem. Ale to była teoria. Tymczasem rekin był tak blisko, że zaglądał mi w oczy, prawie mnie dotykał. Kusza typu Hawaiian Slim, którą miałem ze sobą, wyglądała przy rekinie jak zapałka. Zaryzykowałem i delikatnie dotknąłem rekina ostrzem w nos. Wzdrygnął się, okrążył mnie jeszcze parę razy i odpłynął. Płaszczka też go zaatakowała. Chciała go utopić, płaszczka. Andrzej, ale płaszczka, chyba z 6 metrów, mówił Bogusław. Co ty pieprzysz? Spytał z niedowierzaniem. Założył maskę, fajkę, skoczył do wody, a za chwilę wypłynął i mówi: ale płaszczka, ja pierniczę. Świetna historia. Nie, ta książka jest... ta książka to jest coś, powiem wam. Jest to coś, ale jeszcze poczytamy sobie. Musimy teraz wyrobić czas. Coś jest nie tak, bo strasznie długo mi się to ciasto ubija i klei się dalej. Jeszcze trochę mąki tu jednak wsypać. Posmarowanie tego ciasta łyżką oleju. Okej, tu mamy naszego kurczaka. 50 gramów mamy wsadzić do kurczaka, czyli tu. I wsadzamy do niego jeszcze tymianku trochę. I 8 ząbków czosnku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Teraz próbujemy to jakoś zawinąć. A to się przylepiło, no. Ja pierd... Nie no, jeba ciasto. Ja pierdupy z tym ciastem, panie Bogusławie. Ja to naprawię, morda jebane. No i już jest dziura. To ciasto jest do dupy. Dobra, chur. Lepiej nie będzie. Wkładamy do naczynia żaroodpornego. I niby trochę mam jeszcze wodą to zmoczyć. Na godzinę do pieca na 180 stopni. Dobra, kurczak się piecze. W tym czasie zrobimy pielemieni daleko wschodnie. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. W każdym razie, to... naszego robota mamy wsypać 300 gramów mąki pszennej. Pan Bogusław twierdzi, że dziś nie trzeba już przesiewać mąki, bo nie ma w niej robaków, a kiedyś były. Do tego jedno jajo oczywiście. 100 ml wody. Zimna woda. I szczypta soli. I tu się nam wyrabia elegancko. W tym czasie jedną cebulę ścieramy niestety na tarce. Podobnie jak ostatnio mam te cebule bardzo małe, więc zetrę dwie. A przepraszam, zapomniałem, tu jeszcze do ciasta ma iść łyżka masła. To że sobie przypomniałem. Ścieranie, ścieraniu, ścieramy, ścieraniu. Starte. 250 gramów filetów rybnych, to jest filet z dorsza, oraz 250 gramów
szynki wieprzowe. Jest napisane, że ma być mięso wieprzowe, nie było napisane jakie. Jakby miał być schab, to uznałem, że jakby miał być schab, to by było napisane, że schab. Szynka, szynka, to jest szynka, taka szynka, że jest szynka. Szynka, szynka, to jest szynka, taka szynka, że aż głowa, taka mała, że aż szynka. Więc wziąłem szynkę, płuczemy mięso i rybę i kroimy na plastry, jedno i drugie. Kilec ości mi sprzedali, co za gówno. Okej, chyba więcej nie ma. I mam to teraz przesmażyć na 3 łyżkach masła. Nie jest napisane, jak długo mamy smażyć. Dziwne trochę jest to, że moim zdaniem ryba się krócej smaży niż wieprzowina, co nie? No a tutaj polecono nam smażyć wszystko razem, no ale nie będę się kłócił, nie? Z przepisem. No bez zaskoczenia, ryba się nam totalnie rozwaliła, a kap nie. Ale mamy teraz wszystko posiekać, bo to będzie do warstwy, więc może wszystko jedno. Że chyba będę rzygał! Czekamy. Przekładamy mięsa, dodajemy cebulę, tą z tartą. 50 ml bulionu. Tak się składa, że gotowałem przed chwilą kurę, więc mam takowy. Pieprz, sól, mieszamy. Dobra. I takie. Zalepiamy to ponoć dość prosto, że na łyżeczkę trochę farszu. Ot, i lepimy po prostu. No takie, no w sumie to. To są pierogi tak naprawdę. Gówniana robota. Czy to się. Przepraszam. Czasu trochę zaoszczędzić. Zrobię po prostu sobie taką wersję testową teraz dla was, żeby wam powiedzieć, jak to smakuje. Bo mam jeszcze jedno danie do zrobienia. A resztę po prostu już sobie zrobię później. Kładam tu ciasto i ono se tu będzie czekać. Z jakiego powodu woda wrze? Dlaczego dochodzi do wrzenia? Woda się zagotowała, wrzucam nasze pielmieni. Wyjmujemy po 2 minutach, odkąd wypłyną, czyli już od teraz 2 minuty liczymy. Co zrobi się dość prosto? Po prostu podgrzewamy trochę masła z octem winnym. Sos. Tak to wygląda. Będę jeść teraz. Na piekar... I godzina minęła też, jeśli chodzi o kurczaka, więc wyłączam. Jego też zaraz będę jadł. No w porządku. Pierwszy raz się chyba spotkałem z mieszaniem masła z octem winnym. I muszę powiedzieć, że to jest niezły pomysł, bo to całkiem dobry sos wyszedł z tego. Ciasto jest dobre, ten farsz... farsz myślę, że można było coś lepszego zrobić. Człowiek zjadłem, myślę, że można temu przepisowi dać w miarę pozytywną ocenę. Jedyne dziwne dla mnie jest właśnie to smażenie ryby z wieprzowiną. Mam wrażenie, że trochę niedosmażona jest ta wieprzowina, a ryba totalnie rozwalona. Zrobiłbym to jednak osobno. Zobaczmy jednak, jak się ma nasz kurczak. Nie ukrywam, bardzo mnie to ciekawi. Ciekawa sprawa, jak się doczyta ten przepis o kurczaku na końcu, to jest napisane tak. Odrywamy wyrst ciasta, dzielimy kurczaka na porcje, podajemy z pieczonymi ziemniakami. Sorry, nie chciałbym się piec ziemniaków, sprawdzę tylko, jak kurczak smakuje, ale słuchajcie tego. Ciasto, w którym piek się kurczak, w zasadzie nie nadaje się do jedzenia. Ale jeśli ktoś się uprze, to dlaczego nie? No i to jest dość dziwne. Bo jeśli się nie nadaje, to... w zasadzie, jak mi ktoś wytłumaczy, jaki był więc sens pieczenia tego kurczaka właśnie w cieście? No ale spróbujmy. Ciasto. Nie zgadzam się, nie powiedziałbym, że jest nie do zjedzenia, ale też nie ma smaku. Co do samego kurczaka, to jest dobrze upieczony, trochę ugotowany. Ale widzę pewien bezsens w tym przepisie. To znaczy, nie wiem jak wy, ale jeśli chodzi o mnie, lubię
pieczonego, czy tam z rożna, najbardziej lubię kurczaka. No ale dla mnie jednak największą atrakcją w tym kurczaku jest jednak ta skórka spieczona. Tymczasem tutaj poprzez technikę taką jak, a nie inną, no to trochę pozbawiono nas przyjemności jedzenia skórki. Zobaczcie jak mięso z... Mięso z łódka jest niedopieczone. No ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem totalnie bezsensowny sposób zrobienia kurczaka. Nie widzę żadnego powodu, aby piec go w taki sposób. Żadnego. Nawet pół powodu nie widzę. Ktoś powie, że to jest, nie wiem, atrakcyjne wizualnie? No nie wydaje mi się. No i do tego jeszcze kurczak nie ma smaku za bardzo. Wzięliśmy do środka 8 ząbków czosnku. Ja w ogóle nie czuję żadnego czosnku. Ciasto zmarnowane. Znaczy to da się zjeść, nie? Ale moim zdaniem trochę bez sensu marnowanie czasu i pewnych zasobów. Nie róbcie tak kurczaka. Znajdziecie dużo lepsze przepisy na zrobienie kurczaka. Idiotyzm. Dobrze, zostało nam jeszcze spaghetti dla samotnego mężczyzny. Proste, albo jak w tej książce jest napisane, roste spaghetti dla samotnego mężczyzny. Według przepisu wystarczy 35 minut, aby je zrobić. A opisane jest takimi słowami. Jeśli masz już dosyć wieczorów spędzanych w towarzystwie znajomego barmana i chcesz dla odmiany zjeść w domu wytworną kolację, postaraj się znaleźć butelkę czerwonego, wytrawnego wina, 15 dekagramów tłustego wędzonego boczku, 2 ząbki czosnku, 2 łyżki oliwy z oliwek, łyżkę posiekanych listków świeżej kolendry, łyżkę posiekanych listków bazylii, szczyptę pieprzu cayenne lub coś równie ostrego, resztkę białego wina, które stoi w lodówce, ćwierć drobiowej kostki bulionowej, 10 dekagramów i 100 ml śmietany, 22%, do tego jeszcze przejdziemy, żółtko, sól i pieprz. Zobaczymy. Kurczaka zjem, spokojnie. On po prostu smakuje trochę jak gotowany kurczak taki. Otwórz butelkę czerwonego wina. Nalaj do kieliszka. Wypij. Takie jest pierwsze polecenie tutaj od pana Bogusława. Nie zrobię tego. Po pierwsze, nie mam ochoty na picie wina. Po drugie, jest wcześnie. Po trzecie, będę jeszcze dziś prowadził samochód. Sejm robi Q&A teraz. Widzę, że już tak mocno poszli w YouTube'a, że aż kradną formaty. Za niedługo będą robić challenge. Nastaw w garnku wodę na makaron i wsyp łyżkę soli. To akurat mogę zrobić. Woda, łyżka soli. Nastawiamy. Pokrój boczek na cieniutkie plasterki i następnie na kawałki wielkości 2 na 3 cm. A, przedstawiam wam deskę tereskę. Bo jeszcze z niej nie korzystaliśmy. Ale w ogóle to... O. Boczek, boczek. Pusty, wędzony boczek. Ile go ma być? 150 gramów. Panie boczek. W plastry. Plastry i w kawałki wielkości 2 na 3 cm. Małe kawałki, 2 na 3 cm. Kawałki. To są 2 cm. No to są takie. Czyli mniej więcej na takie. Właśnie się zastanawiam, skoro wzięli format, tylko że dziwny jest ten format Q&A, bo oni tylko zadają pytania, a ten Tusk w ogóle nie odpowiada. Kiedy on na to wszystko odpowie? Przecież... Jak on ma, co on ma zapamiętać te wszystkie pytania? Czy będzie osobny filmik nagrywał z tymi odpowiedziami? Powiedział, że odpowie na wszystko, a tam będzie 200 pytań chyba. Że jakoś seriami to będą robić, nie wiem. W każdym razie, zastanawiam się, jakie jeszcze formaty mogliby ukraść, nie? No bo Q&A to jest typowo YouTube'owy format. Widać, że Sejm już trochę się wypalił, nie mają pomysłu na content, więc robią Q&A. I zadałem to pytanie na Twitterze. A tam ludzie mają bardzo śmieszne żarty, więc ja się pośmiałem, to poczytam wam też. Co może jeszcze zrobić, jakie formaty może jeszcze ukraść Sejm? Kanał z dramami, vlog masy. Hołownia, dzisiaj przypada rocznica urodzin wielkiego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza, autora jakże znanego pana Tadeusza, opowiadającego o ostatnim zajeździe na Litwie. Zupełnie jak sponsor dzisiejszego posiedzenia Sejmu, Ride Shadow Leg. Wspieranie twórców przez patronów już jest, to prawda. Porównanie ustaw z różnych krajów. Przez 24 godziny przyjmujemy ustawy, które to wy wybieracie. Wszyscy w szoku. Mukbang niech zrobią. To już kiedyś było. Posłanka Pawłowicz robiła chyba. Test jedzenia z rządowej restauracji. Face to face. Noc w Sejmie, tu strasznie. Jacek Ozdoba i Janusz Kowalski recenzują kebaba blisko Sejmu. Strasznie śmieszne. Boczek pokrojony. Teraz czosnek mam w cienkie plasterki pokroić. Kostkę bulionową rozpuść 50 ml wrzątku. Chodzi o bulion taki drobiowy, tak? Ćwierć drobiowej kostki bulionowej. Dwie łyżki oliwy z oliwek wrzucamy. Znaczy wrzucamy, wlewamy i rozgrzewamy. Mamy tę kostkę w bulionie. Trochę bez sensu, że to zrobiłem, bo tu mam przecież rozkus skóry, no ale dobra. Okej, wrzucamy teraz czosnek. Jak wrzucimy czosnek, to mamy policzyć do 20. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Teraz wrzuć boczek i posyp pieprzem kajen. Boczek. Pamiętajcie, uważajcie z pieprzem kajen, bo to jest strasznie ostre gówno. Naprawdę, można sobie... W ogóle mam wrażenie, że ten przepis jest jako jedyny pisany przez pana Bogusława, bo jest taki trochę humorystyczny, taki trochę inny niż tamte. Mamy mieszać przez 105 minut. Mam kolejne propozycje. Te obrady sponsoruje NordVPN, dlatego dzisiaj zajmiemy się cyberbezpieczeństwem. Koło Fortuny decyduje, którą ustawę dzisiaj rozpatruję. Przez 72 godziny głosuję tylko na ustawy zaczynające się na literę W. Jeden bezczelny marszałek, chwałę 24 posłanki opozycji. Testowanie ultrapikantnych soków w wersji poseł koalicji kontra poseł opozycji. Wygrywa ten, który pożyga się jako drugi. Na milion subów wystrzelimy Kaczyńskiego z procy. Posłowie mogliby czytać zagraniczne ustawy, a potem na żywo pisać je po polsku. Legislacyjna wieża Babel. 30 milionów kolorowych kulek w sali plenarnej. Jahira była w szoku. Mamy to 5 minut. Teraz, co teraz, panie Bogusławie? Co pan tam wesołego napisał? No, resztka białego wina. Nie wiem, ile ma być tego białego wina. Ile to resztka? Ja tak się składa, że mam białe wino, którego chyba zresztą użyłem w gotowaniu którymś z ostatnich i ono do tego czasu leży. No uznam, że resztka to może będzie tyle, co nie? Nie wiem, ile to jest resztka. Teraz mamy przykryć patelnię. Przykryj patelnię, daj na najmniejszy ogień. No dam na trójkę, nie? Nalej sobie kieliszek wina, zasłużyłeś. Nie mam zamiaru. Panie Bogusławie, pan niech mnie pan nie upija, tylko niech mi pan powie, jak pyszne spaghetti zrobić. Ale rozumiem tę taktykę, bo jak człowiek się upije, to później smakuje wszystko. To każdy, kto kiedyś się upił, może znać z doświadczenia, że wracasz do domu upity i po prostu możesz gdzieś gówno nawet i będzie ci smakować. No może nie gówno, ale jakiś wifon czy coś w tym stylu. Więc to jest taktyka pana Bogusława na to, żeby nam to spaghetti zasmakowało. Po prostu trzeba się najpierw znać bardzo sprytnie, ale nie ze mną te numery. Tak jak mówię, żaden przepis oprócz tego nie jest napisany w takim stylu jak ten. Naprawdę mam podejrzenie, że to jest jedyny przepis Bogusława Walindy, a reszta to po prostu jakiś copywriter był, bo on się bardzo, bardzo różni. Dobra, mamy już w tym czasie makaron też zagotować. Trzeba jeszcze... Ule, niby tylko 100 gramów tego makaronu ma być. Trochę mało. No ale niech jest. Jeśli wino się prawie wygotowało, to wlej bulion i zakryj patelnię. No jeszcze się nie wygotowało. Wiecie, może jeszcze coś ciekawego tu znajdę jednak w tej książce. Jezu, rozdział trzeci to polowania. Chyba nie chcę tego czytać. To jest rodzaj atawizmu, a jednocześnie pojednania z Bogiem, jakiego doznają, myślę, taternicy w górach. Wtedy dobrze się rozumie, że jest się mrówką we wszechświecie, ale że się ma wyznaczone w nim miejsce i rolę. I wtedy człowiek nie czuje się jak zagubiony, jak w codziennym życiu, w którym ucieka od myślenia o śmierci. W ogóle od wielu rzeczy się ucieka. Podczas polowania wraca się na swoje miejsce w łańcuchu pokarmowym. Człowiek wie, że jest największym drapieżnikiem. Naprawdę, to ta retoryka Bogusława Lindy przedstawiona w tej książce jest trochę dla mnie jakaś taka niepokojąca. Okej, tutaj pan Bogusław opisał, jak pierwszego dzika zabił. Mięsko. Zdjęcia. Okej, czyli o polowaniu trochę mniej jednak niż o grzagla. Tu mamy o aktorstwie. Dawam ten bulion. Co tam jeszcze miałem zrobić? I przykryć znowu. A i słuchajcie, jest pewien problem. Ponieważ w przypisie pana Bogusława jest napisane, żeby użyć śmietany 22%. W życiu takiej śmietany nie widziałem. No wydawało mi się, że może to jakiś błąd, może nie ma chyba czegoś takiego jak śmietana 22%. Wygooglowałem sobie to i z tego co widzę, to kiedyś była taka śmietana. Ja nie znam takiej śmietany, ale kiedyś była. Tylko, że już jej chyba nie można za bardzo dostać. Na przykład we Frisco produkt jest niedostępny. Dlatego kupiłem 18, bo jest najbliżej 22, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, ale no... 100 ml takiej śmietany. Do niej mam dodać łyżkę posiekanych listków świeżej kolendry. Zaskoczę was, mam. Nie lubię kolendry, no ale... Jak ma być, to ma być.
i posiekanej świeżej bazylii, tyle samo. Okay. Do tego żółtko jedno, hop, pieprz jeszcze tu i sól. Karol będzie okej. Okay. Tą śmietanę to musisz wymieszać. Nalej sobie następny kieliszek, zaraz będziesz jadł, nie mam zamiaru. Zdejmij patelnię z ognia, wlej śmietanę, postaw na mały ogień, zagrzej, nie pozwól, żeby się zagotowała, zdejmij z ognia. Okej, okay, czyli śmietany wlew tu dajemy. Po co miałem to zdejmować, jak mam mieć mały ogień? Zagrzej, nie gotuj. Zagrzej, nie gotuj, zaraz będziesz jadł. Makaroni, bardziej zupa. Tak to wygląda. Nie jest to złe. Ma to chyba udawać carbonare, ale jak na mnie trochę za bardzo wyczuwalny smak wina. Nie, może za dużo go wlałem, ale było napisane resztka. Nie wiem, ile to jest resztka. No jest w porządku, ale bez szału. Spodziewałem się chyba jednak czegoś trochę lepszego. Więc oceniając całość i książkę Bogusława Lindy, przepisy nie są takie najgorsze. Sprawdziłem oczywiście tylko trzy. Jeden był bez sensu, drugi jest ok i trzeci był no w porządku. Wynik lepszy niż książka z ojca Mateusza, ale chyba mimo wszystko gorszy niż rozkoszny. Oczywiście może być tak, że w innych przepisach jeszcze trafią się jakieś perełki albo porażki, no wszystkiego nie jestem w stanie sprawdzić. Jeszcze na sam koniec może jakaś taka fajna, ciekawa historia z książki, bo mamy tutaj też rozdział czwarty, ilmy. Znaczy się filmy. W tym rozdziale tutaj na przykład pan Bogusław opisuje swoje przeżycia z życia w akademiku. Akademik mieścił się w dawnym budynku klasztornym i klasztor nadal dysponował kilkoma pokojami. Jak to w Krakowie, trudno było dociec, na jakich to się odbywało zasadach. W każdym razie naszymi sąsiadami byli pani Klara i znerwicowany dawny kawalerzysta Lubkę. Na każde stuknięcie Lubkę reagował krzykiem. No czyli po prostu miał jakieś traumy powojenne, nie? Dawny kawalerzysta. Jerzy Kryszak i paru innych studentów, oczywiście nie pan Bogusław, wpadło na pomysł, żeby nastrażyć Lubkego. Zamknęli go w łazience, a w kuchni obok odpalili petardy. Lubkę ze strachu wyważył drzwi. No cóż, on pamiętał II wojnę światową, my nie. Jerzy Kryszak zawsze mi się wydawał bezbekiem. Myślę, że tutaj potwierdził trochę. Świetny, świetny pomysł, panie Jurku. Tu pan Bogusław z Katarzyną figurą. Chyba planują nagrać jakiegoś vloga kulinarnego. Dobra, już mi się nie chce więcej, szczerze mówiąc. To była książka. Spaghetti dla samotnego mężczyzny. Ciężko wam ją będzie teraz obecnie kupić, jeśli na Allegro jakieś pojedyncze sztuki. No, jeśli miałbym robić ranking, to na ten moment pierwsze miejsce ma Rozkoszny, drugie Bogusław Linda, trzecie Natalia z ojca Mateusza. Przypominam o fartuszkach, które można sobie nabyć za cenę niezbyt niską, ale też niezbyt wysoką. Link jest w opisie. Dziękuję za dziś i pamiętajcie, że nie ma powodu, by zabijać żaby. To nie róbcie tego, jak nie musicie, a raczej nigdy nie musicie, więc nie zabijajcie żab. Takie przesłanie na dziś. Do zobaczenia.